dobrze mówię? Hejka. Ty zeza masz? Chcę. O, to zmieni go. Ej, łapaj go. Oj, łeb jak łeb. Nie. Ej, poczekajcie, nie dobrze mi. Stój tu, widzę. Chwila, co wam się porobiło, że tak nagle dyndacie jak frędzle? Dobrze, poczekaj chwilkę. O, dziękuję. Nie ma za co. Znowu w normie. Prawie, jeden drobiazg. Całe życie mi zwisnęło przed oczami. Przepraszam, nie, Karotka. Zaraz to... Nic nie jest? Jeszcze się pyta. Stara, normalnie szok. Marzyłem o takim nosku. Jaki słodki, jak kulfonek mojego kangurka albo wąbatka. To, ej, hał! Ale dobrze, że nie kalafior. To co, może zacznijmy od nowa. Hej, dzieciaczki, jestem Olaf. Trochę brakuje mi ciepła. Ten łosiu z kożą japą, tamto kto to? To Sven. Aha, a ten Renifercio? Sven? A oba, a jasne. Nawet łatwiej pochytać. Uj, na dzień dobry byś świnka chciał, ja ciebie też. Olaf, ulepiła cię Elza? Tak, a co? Wiesz, gdzie ona jest? Tak, a co? Możesz nas do niej zaprowadzić? Tak, a co? Ty jak to działa? Au! Oj, bo po łapach, tu się dialog toczy. Tak, a co? Pozwól, że zadam ci jedno pytanie. Lubisz być służącą Biedronki? Czekać, aż raczy ci dać twoje mirakulum? Nie wolisz mieć własnych nieograniczonych mocy? A to były trzy pytania. Babciu, chodź do mnie, babciu. No, hello. Rodzynka tym słodsza, im bardziej pomarszczona. Mów tak do babci, babcia lubi takie te... Ej, masz dziwne majciochy! Wiem! Te są uplecione z naturalnych konopi. Zamówiłem je pocztą. Leśna panno. Dla mojej nimfy wiotkie jak dzikie wnątrze, a może przydałby ci się jakiś twardy pień? Rozumiem, że tak. Przepraszam. Zauważyłem, że gapię się na ciebie bez przerwy od ponad 20 minut. Złotko, opowiedz mi o sobie. Kiedy miałem 6 lat, trzymałem w ustach żywą salamandrę przez całe 2 miesiące. Zaszkodzi ci ten hamburger. Wiesz, mała, gdybyś zaoperowała sobie nosek, byłabyś niezła. No. Cześć, mała. Dobrze wiem, co sobie myślisz. To twardziel i pies na babę. Ha! Wykorzysta, a potem porzuci. Właściwie to pomyślałam. Odczep się i daj mi poczytać. Pukaj. No dawaj. Często się tak zawiesza? Byliście z tym u lekarza? Nie w formie jestem. No lepiej. Ej, Anna! Sven! Gdzie was cięło? Tego bałwana też mamy z głowy. Hej! Patrz! Właśnie się o tobie zgadało. Jak tam w ogóle? Robisz coś? Baruj!